Cześć, witam. W pierwszym odcinku naszej, mam nadzieję, że będzie to piękna, seria RP Kazaniem. Gramy oczywiście na modzie pod RP od tam, wiecie, ZZ. Link będzie w opisie. A, i ponieważ no w wyborach naszych, wyborach naszych europkowych wygrał Kazań, no to będziemy RP Kazaniem prowadzić. Rządzi nami sułtan, znaczy sułtan. Khan Uluk Muhammad Genghis, który jest średnim administratorem, średnim dyplomatą i przeciętnym wojskowym. Jego pierwszą decyzją będzie rozdanie przywilejów lojalnym członkom jego plemienia. To bardzo pomogło w powiększaniu możliwości mobilizacyjnej naszego państwa oraz w odciążaniu administracji w naszym kaganacie. Również sprzedamy wiernej arystokracji część naszych ziem królewskich. Została też wezwana dieta w Kazaniu, gdzie pod jurtami dyskutowali razem z najważniejszą częścią naszej hordy. I Han razem z tą arystokracją postanowili, że ważne jest poprawienie relacji z Krymem. Również na tym samym zebraniu nasz Khan przyjął również tytuł kalify i zorganizował razem z arystokracją polowanie, którym opolowano niedźwiedzia i potem został on zjedzony razem z szlachtą jako znak jedności naszego państwa. Nasz Khan, mimo że nie jest zbyt dobrym dyplomatą, zatrudnił bardzo dobrego dyplomatę o nazwie Ak-Kobech Balna, który uświadomił mu, że Kazan jest otoczony przez wrogów. Od góry rozrastające się państwo moskiewskie, a na południu nieprzyjazne hordy, wielkie hordy Nogaju oraz Uzbeków. Dlatego nasz Khan postanowił powiększyć ilość kawalerii naszego państwa o 6 tysięcy oddziałów łuczników tatarskich. Doradcą wojskowym naszego Khana został Alikber Khalil, świetny trener piechoty, która do dziś, to teraz była w większości państw jedynie najemna, ale nasz Khan ma jako jedną z swoich skrytych ambicji utworzyć piechotę równą piechocie moskiewskiej. Został zawiązany, wycelowany w Kazań sojusz Wielkiej Hordy oraz Uzbekistanu. Dlatego zostaną wysłani dyplomaci do Hordy Oriatu. Do Kazania przychodzą dyplomaci prosto z Krymu, który bardzo poprawił swoje relacje z naszym kaganatem i postanowił zawiązać z nami sojusz. Oczywiście nas Khan to przyjmie. W 1945 roku Moskwa zerwała oficjalnie status trybutariusza Wielkiej Hordy, co bardzo osłabia tą hordę. Jest to oczywiście bardzo dobre dla naszego Khanatu. Musimy teraz porozmawiać o historii naszego dyplomaty Ak-Kobega Balana, któremu udało się przejść przez nieskolonizowane terytorie Syberii, dojść do przyjaznej Hordy Oriatu i stamtąd przejść do Czagataju, z którym zawiązał sojusz wymierzony w Uzbeków. Powrócił tą samą drogą. Został zawiązany również sojusz nogajsko-uzbecki. Tworzy się taki trójprzymierze Wielkiej Hordy Nogaju i Uzbeków, który zupełnie otacza nasze państwo w południowej części. Jest to bardzo niebezpieczne. W tym roku również zostaje nowym doradcą Narima Markani, który bardzo wspiera rozwijanie naszych prowincji. Nasz doradca administracyjny już się przekonuje, aby doinwestować kopalnię złota w prowincję Bashhird. W roku 1947 szef naszej dyplomacji Ak-Kobech Balana udało mu się wynegocjować sojusz z Republiką Nowogrodzką, który zacieśnia okrąg łowiecki wokół wieżyny, którą powoli staje się Wielkie Księstwo Moskiewskie. W Moskwie trwa bardzo krwawa wojna domowa. Cała Moskwa jest okupowana przez szlachtę sprzeciwiającą się rządom Wasyla II. Nasz Khan dzięki radom naszego doradca od administracji postanowił wybudować drogę między Baszkirą a Kazaniem. Nasza droga będzie przebiegała niestety tylko między Baszkirą a Baskorzon, czyli prowincją obok, ponieważ no, brakuje pieniędzy w naszym Khanacie na więcej. Zostaje zorganizowane również nowe polowanie całej rodziny
królewski. Posadnik Nowogrodu oferuje nam sprzedanie wiedzy o feudalizmowi, ponieważ nasze zarobki są wielkie dzięki rozwinięciu kopalni złota w Baszkirze. Oczywiście zaakceptujemy tą opcję. Do Kazania więc przybywają erudyci ze świata prawosławnego. Również w tym roku zostaje wykryty nie wiadomo do końca czy prawdziwy, czy urojony spisek, w którym prawie część arystokracji, która oczywiście zostaje wycięta i ich ziemie skonfiskowane. Za pieniądze z konfiskaty majątku zostaje rozbudowana droga, może któregoś dnia dojdzie do Kazania. W roku 51 zostaje skoncentrowana armia naszego hanatu w prowincji Baskirze, ponieważ nasz han w arcytajnej rozmowie z Alikber Kalilem oraz z hanem Krymu Hajdziszem I Girejem oraz z hanem Czagataju Esenem wspólnie zostaje uzgodnione wypowiedzenie wojny w Wielkiej Hordzie w celu osłabienia Trójprzymierza Wielkiej Hordy Nogaju i Uzbeku. Nogaj nie ma oficjalnie sojuszu z Wielką Hordą, więc nie dołączy do wojny. Jedynie dołączy Hiszym Kajfa, który udział będzie raczej symboliczny, oraz potężnych Haganat Uzbeków, czy Hanat. Również na tym arctajnym spotkaniu zostaje podpisany podział Wielkiej Hordy, który ma przebiegać tak, że Krym zabierze te wszystkie terytoria, a Kazań w ostateczności te wszystkie. Przed wypowiedzeniem wojny zostają zrekrutowani generałowie. Oczywiście pierwszym zostaje Alikber Kalil, który zostaje zwerbowany i przeniesiony z pracy treningowej nad naszą piechotą do pracy w polu. Jest on o dziwo świetnie manewruje. Oraz jego brat Gadbulla Kalil, który jest bardzo słabym generałem. Armia zostaje podzielona w drugą armię, którą dowodzi gorszy brat z rodu Kalil, a pierwszą armią, która ma siły kawaleryjskie, dowodzi Alikber Kalali. W dniu 17 doszło już do przygotowań, zostaje wypowiedziana wojna. Mamy mniej piechoty, ale mamy przewagę w kawalerii. Rozgorzała wielka wojna na stepach. Historia dzieje się na naszych oczach. Do wojny po wrogiej stronie dołączyła Hiszym Kajfa oraz Uzbekistan. Po naszej stronie dołączył zaś Jarkand, wasal Czagatajów, Czagatajowie oraz Krym. Nasza armia przekroczyła granicę z Uzbekiem i spróbuje od razu ruszyć na stolicę owego państwa. Spróbujmy rozbić tutaj część armii Uzbeków. Jest to głównie piechota, więc walka nie jest ciężka. Również zostaje wypełniona misja wiernych sojuszników koalicji antyuzbecko-wielkohordowej. Od południa również wojska Czagataju przekroczyły granicę. Wybucha niestety bunt tengrystów, więc będziemy musieli wrócić częścią naszej armii, aby go szybko stłumić. Wojska Uzbeków wykonały dziwny manewr. Otóż pojawiły się na naszym terytorium od strony Wielkiej Hordy. Wybucha kolejny bunt w naszej najbogatszej prowincji wydobywania złota, czyli Baszkirze. Bunt tengryjski zostaje stłumiony w zarodku, ale wielkim kosztem naszej armii. Zrozumieliśmy już manewr Uzbeków. Teraz oni przechodzą w stronę wojsk oblekających jego stolicę. Jednak przez powrót pierwszej armii pozostali oblegając Baszkirę, co może być dla nas wielkim ciosem, zwłaszcza dla naszej gospodarki. Jednak zdecydowali się wyeliminować 3000 naszej piechoty. Spróbujemy ją wycofać, ale niestety została wycięta w pień. Mimo to Uzbecy są już blisko kapitulacji, a to dlatego, że horda czagatajska przyszła jak wichura przez całą południową granicę owego państwa. Pada również jego stolica, która zostaje bezwzględnie złupiona. Wolna inna kończy się złupieniem całego Uzbeku oraz jego upokorzeniem, ponieważ nie jest już on tak widocznym dominatorem tej części świata. Ale Krym niestety zaczyna upadać. Ostała się już jedynie jego stolica, a więc Krym. W Baszkirze nasze wojska rozgramiają wasali Wielkiej Hordy, a pod obleganym Kazaniem rozgramiają same wojska Wielkiej Hordy. Niestety pada Kazań, znaczy pada Krym, i zostaje wycięta w pień cała armia Krymu. Nasz władca pod przymusem musi zrekrutować wolną kompanię najemną. Pod jej dowodzeniem staje jego syn. Na szczęście przychodzą posiłki od Czagataju. Mimo to Krym musi się wycofać z tej wojny. Niestety zrywa z nami przymierza.
W międzyczasie wielki książę Wasil II podporządkowuje sobie już prawie ostatnie niepodległe ruskie księstwa, ponieważ Odojew jest de facto pod wielkimi wpływami Nowogrodu. Niestety 2000 naszej dzielnej piechoty zostało odcięte od reszty armii. Zobaczymy, czy uda się dojść armii. Udało się w ostatnim momencie w odsiecz dojść. Ona też jest blisko rozbicia. Mimo to dochodzi Czagataj na pomoc i Czagataj przesądza o wielkiej bitwie pod Woronierzem, która kończy się ostatecznie zwycięstwem naszych sił. W tym samym czasie pada Stratow, a nasza armia idzie na największy fort Wielkiej Hordy, a więc Astrachań. Ten już jest oblegany przy Czagatajów, więc nasze wojska będą po prostu zajmować się łupieniem terytoriów upadłej hordy. Mimo to upadła horda pokonała część armii Czagatajów. Spróbujemy ją teraz rozgromić. Ciężko idzie nam ta robota. Zostaje rozgromiona cała jedna nasza armia. Na szczęście nasi najemnicy po trudnych walkach udaje im się pokonać naszego wroga. Musimy jednak zreorganizować naszą armię, bo jeśli upadła horda jest już dla nas wielkim przeciwnikiem, to co dopiero będą korsi przeciwnicy. Dlatego rekrutujemy dużo kawalerii i jeszcze dwie jednostki naszej piechoty. Tak nam doradził nasz doradca Alip Khalil. Alip Khalil teraz będzie jedyny dowodził naszą armią oprócz armii najemnej, a więc pierwszą armią, która zostanie wzmocniona nowymi posiłkami. W międzyczasie jest rozbudowana również droga Kazań-Baszkir, która już dochodzi do Kazania. Po upadku Astrachaniu Han Wielkiej Hordy godzi się na upokarzający pokój. Zostaje przekazany wielki pas ziem Wielkiej Hordy oraz wielki trybut w złocie. Kolejnym upokarzającym warunkiem jest wymuszone prawo przemarszu dla wojsk Kazaniu. Nowe terytoria stają doszczętnie złupione. W tych złupionych pieniędzy zostaje przyjęty feudalizm w naszym państwie, co bardzo pomaga w rozwoju technologicznym. Prowincje Sastrow, Etkara oraz Tamwor zostają włączone do naszego państwa. Za to Ukek zostaje naszym wasalem, pod którego wodzą zostanie ciekawa postać, a więc Karim Berir I Arik Galal, który był zarządcą tej prowincji, kiedy była narządzona przez Wielką Hordę, ale bardzo szybko przyszedł na naszą stronę, dlatego w nagrodę dostanie jako Malik Astrachaniu to terytorium w nagrodę. Również w tym czasie nasz Kagan uznaje za Han uznaje za wszystkie pakty z Krymem za nieważne, dlatego uznaje on całe terytorium Wielkiej Hordy za jego własność, odrzucając wcześniejszy próbę podziału Wielkiej Hordy. W tym samym roku Riazań, przerażony potęgą Moskwy, zostaje trybutariuszem naszej hordy. Zostaje wezwane kolejne zebranie naszej szlachty, która uzgadnia, że bardzo ważne dla naszego państwa było przejęcie prowincji Helbaba od Nogaju. Również, żeby pokazać jedność naszego państwa, zostaje zorganizowane kolejne polowanie. A armia oprócz armii najemnej zostaje rozpuszczona do swoich domów. Zostaje również przeprowadzona pierwsza reforma naszego rządu, która prowadzi do jeszcze większej militaryzacji naszego społeczeństwa. Ponieważ nasz Hanat ma wielkie zarobki, zostaje podpisane rozwinięcie drogi do Kazania o większe prowincje. W końcu ma zostać droga, ma być w stronę tak Baszkira aż do Kazaniu oraz Kazań aż do Permu i z Permu do Baszkiri. Takie jest postanowienie naszego Hana. Zostaje rozwinięta również piąta technologia administracyjna, która pozwala naszemu państwu rozwinąć jakieś idee. I te idee to są idee administracyjne, ponieważ na nasz rząd bardzo duży wpływ ma Nariman Markani, który jest świetnym administratorem. Niestety nasz Han zmarł i myślę, że tu pozostawimy pierwszy odcinek. Jego ostatnią decyzją napisaną w testamencie było bardzo chętne wsparcie projektu Naramina Markani, który polega na połączeniu kolejnymi drogami Kazania z miastem Saratow.